Dziś będzie o mazakach do brwi. O tym, dlaczego to jest ciekawy i unikatowy produkt i jak można go zastosować na co najmniej 4 sposoby. Przynajmniej ja do tej pory odkryłam 4 sposoby. Lecimy! Taki mazaczek do brwi to bardzo charakterystyczny produkt i jak nie wiecie czego się spodziewać, to możecie na początku czuć się mocno zawiedzeni, bo to cholerstwo nie ma pełnego krycia. To jest półprzezroczysty mazak. Jak to w ogóle? To jest w ogóle reklamacja, halo? Ale nie. On właśnie taki powinien być. Opowiem wam najpierw, czym się charakteryzuje taki produkt, jak go wybrać, o co w nim chodzi, a potem przejdziemy przez tutorial, jak zrobić 4 rzeczy właśnie takim mazakiem, czyli jak dorobić brwi, jak zrobić kreskę, piegi, podkreślić znamiona i na przykład dorobić sobie pieprzyki w totalnie na maksa naturalny i prosty i szybki sposób, bo to są mega szybkie pysiaki, a potem podsumuję wam 3 znane marki z 3 grup cenowych, które takie pisaki mają, z których możecie sobie wybrać coś dla siebie, jeśli macie ochotę. No. To zaczniemy od tego, czemu to jest fajne, czemu ja to lubię i czym to się charakteryzuje. Ogólnie rzecz biorąc, wiecie, brwi są trendem od wielu, wielu lat. I od kiedy są tym trendem, od wtedy ja uwielbiam się jakoś tam w nie bawić. I takie bardziej krzaczaste, bardziej naturalne, włoskowe brwi to jest coś, co już od ponad roku jest bardzo bliskie mojemu sercu. Ja pierwsze pisaki tego typu widziałam, kiedy byłam w Japonii i one nie były dla mnie satysfakcjonujące, bo chwilę tutaj się nimi pobawiłam w Polsce i one szybko mi wyschły i tak, no dobra, lipa. Potem Katosu stworzyła w swojej kolekcji z Vibo taki produkt, który był jak właśnie eyeliner, który miał taki pędzelek. To było fajne, ciekawe, to było coś, co dawało te włoski, ale z drugiej strony ten produkt miał pełne krycie, więc ten efekt był bardzo taki ostry, trzeba było bardzo uważać, nie dało się tak szybko i wiecie, bez namysłu nim posługiwać, tak jak tymi stworzonymi do tego konkretnie mazaczkami. Czemu one są takie fajne? I jak nie nabrać się na podpuchy, bo mam tu taką jedną podpuchę z Rimmela. Zobaczcie na aplikator, ten z Rimmela jest gąbeczką. I to jest taka cholera, której nie dotykajcie, omijajcie ją. To znaczy, jak już macie, to jasne, że możecie to wszystko nią zrobić, bez problemu. Tylko dużo bardziej się napracujecie, dużo mniej to przyjemne będzie. I po co wybierać trochę trudniejszy i gorszy produkt, jak można po prostu łatwiejszy i bardziej wszechstronny. Więc zwracajcie uwagę, żeby te, można powiedzieć, eyelinery do brwi, te mazaczki do brwi, miały włoski. Dosłownie włoski. Ta formuła, którą one piszą, powinna być półprzezroczysta i powinna łatwo się dozować. Czyli, jeśli w danym miejscu zrobicie 2-3 kreski, to ta transparentność maleje, a krycie rośnie. Zdarza się czasami, zwłaszcza jeśli pisaki leżą na przykład w ten sposób, że mają włoski do góry i takie stawiacie, że nagle weźmiecie do rąk, próbujecie pisać, a tutaj nic wam nie wychodzi, albo jakieś takie plamy dziwne. To jest normalne, to się zdarza. Najlepiej je przetrzymywać w pozycji po prostu kompletnie poziomej, a przed aplikacją po prostu wstrząsnąć, bo większość z nich, czekajcie, do mikrofonu wam zrobię takie ASMR, uwaga. Takie wstrząśnięcie formuły i położenie go w prawidłowy sposób sprawi, że on już będzie dobrze wam działał. Zresztą nie martwcie się, zróbcie kilka mocniejszych kresek przyciskając tym mazaczkiem i on za chwilę powinien się tak jakby rozpisać na nowo. Moje brwi są kompletnie gołe, nic z nimi nie robiłem, mam basic makijaż twarzy. Wezmę odrobinę żelu i przeczeszę je, bo żel je delikatnie utrwali, da im lekko kolorku, ale będzie to fajna podstawa do tego, żeby gdzieniegdzie podorysowywać włoski. Cyk. Zrobię jedną, żeby też była ta fajna taka różnica między jedną a drugą. Biorę teraz ten mazaczek do brwi w kolorze Taupe z NYXa i zaczynam bardzo krótkie ruchy. I kluczem tutaj jest to, żeby te ruchy były bardzo delikatne. Chodzi o smyranie końcówką. Chcemy takie cieniuteńkie włoseczki, więc smyramy się samą końcówką bez naciskania. Ledwo. Więc tak, ja uzupełniam brwi
od tej linii, wzmacniając tą linię przy okazji. Bo kiedy robię ruchy i włoski, które się tutaj zaczynają, to ona jest bardziej wyraźna. To się mówi po angielsku defined, zdefiniowana, ale to kompletnie nie jest to słowo, które tutaj pasuje. Zobaczcie, tutaj pod koniec nawet dorabiam kompletnie takie gołe włoski. Same tutaj. Ich tutaj normalnie nie było. Teraz robię ten zabieg u góry. Przede wszystkim skupiając się na tym, gdzie one się kończą. Tak, żeby wzmocnić i sprawić, że bardziej wyraźny będzie ten łuk brwi u góry. Ok. I to jest tym jaśniejszym kolorem. Teraz biorę ciemniejszy. Po prostu tak bardziej wolę, ale też ja mam po prostu tak dużo tych pisaków. Jakbym miała jeden, to on też by mi wystarczał, byłoby git. Kiedy mam dwa kolory, ta brew wydaje się taka, że tam jeszcze więcej się dzieje i te kolory są coraz jeszcze bardziej tak przechodzące w siebie, coraz bardziej rozmyte i to naprawdę fajnie wygląda. Więc te kolory, którymi ja się dzisiaj posługuję, teraz co widzicie na brwi, to jest ten i ten. Więc to jest bardzo duża różnica i to jest naprawdę fajnie widoczne. Tym mocniejszym już bardzo mocno myślę, gdzie robię konkretne pociągnięcia, bo je naprawdę widać. I robię w tym miejscu, bo tu mam ubytki swoje naturalne i robię proste włoski przed brwią, żeby brwi odrobinę do siebie zbliżyć. Ok. Delikatnie przelatuję palcem, żeby ten kolor był delikatniejszy. Pach, pach. O Jezus! Zaatakowała mnie, widzieliście to, jesteście świadkami. No i teraz widać. Jedna brew zrobiona, druga nie. To są moje bushy brows, które są zrobione bardzo na szybko. Ja tutaj nie spędziłam wiele czasu. To nie jest tak, że tu było mnóstwo cięć i poza kamerą ja każdy tam włosek dopracowywałam, bo myślę, że dużym plusem tego produktu jest to, że kiedy wiemy, jak nim się posługiwać, czyli smyrać tą końcówką, to samo dorobienie, wzmocnienie tej brwi, uzupełnienie tych tam gdzieś tam miejsc, gdzie tych włosków jest mniej, jest strasznie, strasznie szybkie i bardzo intuicyjne. A więc przed. Okej, ja teraz pisakiem Catrice Medium Brown, tym takim rudawym, zrobię kreski na oczach. No i właśnie tutaj będzie widać, jak ten produkt jest częściowo przezroczysty. To nie jest takie krycie jak zwykły eyeliner. W pewnym sensie nie uzyskacie tak ostrej linii. Ona będzie ostra odcięta, ale to nie będzie takie odcięcie, do jakiego jesteście przyzwyczajeni, jak przy standardowych eyelinerach, których krycie, no zwykle, powinno być i spodziewamy się, żeby było stuprocentowe. Tak to wygląda. Dorobię odrobinę jeszcze tu z przodu, żeby ją wzmocnić, tak jakby dokładam drugą warstwę, żeby to krycie było troszkę większe. Przez to, że ten mazaczek jest wodny, to nie tworzy wam się żadna skorupa, nawet jeśli dokładacie 2-3 warstwy, żeby wzmocnić krycie tego produktu. I wyciągam jaskółkę. Bardzo wygodnie nim się maluje kreskę, no bo to jest super precyzyjne narzędzie, więc już samo to malowanie jest ultra przyjemne. Widzicie, jak wygląda, jakby była w plamę? To jest zupełnie naturalne, więc dopoprawiam kształt z jednej strony, a z drugiej strony po chwili, kiedy ta formuła siądzie już na oku, dojeżdżam tam, gdzie mam drobne plamki. To jest zwykle kwestia kilku ruchów. W porządku. Taka bardziej miękka kreska na pewno super wpasowuje się z jednej strony w ostatnie trendy, wiecie, foxy eyes i te sprawy, ale ogólnie wygląda bardzo tak miękko i jakby wtapia się w urodę. Jest wyraźna, ale ma coś takiego subtelnego w sobie, więc jest to ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza, że można to robić czymś, czego używamy do brwi. Zobaczcie też, jak ta brązowa kreska komponuje się z potuszowanymi już rzęsami. Widać i rzęsy, i tą kreskę. Ona przyciemnia, podkreśla całe oko, nadaje kształtu tej
oprawie naszych oczu z jednej strony, ale z drugiej nie jest czarnym takim blokiem, gdzie giną rzęsy i czasami wygląda, jakby tych rzęs za bardzo nie było, tylko widać jedno i drugie. To jest strasznie fajne. Trzecim sposobem na pisak, tym razem wziąłam Anastasia Soft Brown, jest albo podkreślenie swoich znamion, pieprzyków, albo dorysowanie sobie, bo czemu nie? Kurde, bo czemu nie? Ja mam taki jeden na przykład tutaj i on jest zakryty troszkę właśnie korektorem, więc mogę po nim popisać i będzie on bardziej widoczny. Mam też w tym miejscu. Cyk. Ale mogę jeszcze sobie dorobić tutaj, tu, tu. Widzicie, jak delikatnie dotykam, jak przezroczyste to jest i dopiero kiedy robię kilka patnięć, dopiero ten kolor się nasyca. To jest strasznie fajne, ale trzeba o tym wiedzieć, bo inaczej można się naprawdę zawieść, że co to w ogóle, jakiś niekryjący eyeliner, co za gówno, nie? No nie, właśnie bardzo spoko. O, tutaj mam bardzo fajne, lubię te moje znamiona trzy na policzkach. Ale chętnie je wzmocnię. Jakbym wziął zwykły eyeliner, to bym miała po prostu brązową mega krechę. Kredka nie dałaby mi takiej kontroli na pewno. O, może jeszcze tutaj jakiś dodatkowy? Nawet jak macie makijaż i zrobicie takie coś, to całość wydaje się taka bardziej naturalna, lżejsza. Tak jakby na tej skórze prawie nic nie było, bo to jest naturalne, że takie rzeczy widać i one jakoś tam sobie prześwitują. Takie oto rozwiązanie. Znam dużo ludzi, którzy sobie tatuują piegi, ale tak naprawdę najczęściej sobie tatuują na twarzy znamiona właśnie, jakieś takie pojedyncze pieprzyki, bo zupełnie ich nie mają, a to nadaje takiego fajnego charakteru i to jest super niepermanentny sposób właśnie na takie coś. No i czwarty, ostatni sposób na piegi. Te pisaki są idealne do robienia piegów. I tak jak te z NYXa przez swój bardzo malutki, precyzyjny pędzelek są moim zdaniem najlepszymi do dorabiania sobie brwi, tak te z Catrice czy z Anastasii są najfajniejsze do robienia sobie znamion, bo pędzelek jest duży i łatwo ugina się, zostawiając plamki naturalnie o bardzo różnej wielkości. I to jest bardzo łatwe. Zobaczcie po prostu, mam cały czas tego samego pisaka i lecę i robię to kompletnie byle jak, po czym przelatuję palcem, żeby je wyłagodzić. Robię lekko, mocno, cyk. To jest strasznie łatwe w ogóle, więc macie całe dorabianie piegów, słuchajcie, bez żadnego cięcia, bez niczego, żebyście zobaczyli. Wiecie, jak ja bardzo lubię ten sposób na spray dla odrostów, bo ja, wiecie, lubię ryzyko, a z tym sprayem jest tak, że nikt nie wiadomo, co wam wyjdzie. Tutaj macie za to pełną kontrolę i jest to naprawdę bardzo intuicyjne, bo tak jak im bardziej się to robi byle jak, tym lepiej wychodzi. W niezaplanowany dosłownie sposób. Cyk, cyk, cyk. Troszkę jeszcze dam tutaj na czole. Jak coś za mocno wyszło. Odrobina Beauty Blendera. Bez pocierania, tylko bansowanie. Leciutko. Delikatnie. Trochę tu przy dolnej powiece. Bardzo, bardzo, bardzo lekusieńko. To są one. To jest tyle. Co ja tu mogę dużo powiedzieć? Zrobiłam troszeczkę mocniej do filmu, żebyście dobrze, wyraźnie widzieli. Normalnie zrobiłabym je odrobinę słabiej. Ale film jakby bardzo dużo zjada takich rzeczy, wiecie. Teraz jest fajnie. Widocznie. Musicie obczaić dokładnie, co i jak. Przerwa na reklamę, ale to taka, której nie chcecie pominąć, bo chcecie o niej wiedzieć. Chodzi o okazję Allegro, czyli bardzo mocne obniżki cen na wybrane produkty w bardzo ograniczonym czasie. Coś dla prawdziwych łowczyń i łowców. Promocja obejmuje 3 produkty, które sama dla was wybrałam i trwa tylko 24 godziny, czyli od momentu publikacji tego filmu do 9 rano w poniedziałek.
Linki do promocji znajdziecie na dole, a ja Wam powiem o tych trzech produktach, czyli Lash Brow, najlepsze moim zdaniem mydełko do brwi, jakie istnieje. To zaczesze Wam i brwi, i Wasze baby hairy, i cokolwiek potrzebujecie. I też na przykład jak chcecie takie super slick kitkę, to też się idealnie nada. Wystarczy czesadełko małe i brwi są przyklejone na cały dzień i nic ich nie ruszy. Tusz Bourjois Volume Reveal z lusterkiem. Kiedy miałam go po raz pierwszy, to myślałam, że o Jezu, a super, że super lusterko, wiesz, Bourjois, super. Po czym się okazało, że nie dość, że ten tusz jest bardzo dobrym tuszem, to używam tego lusterka cały czas, na co dzień. Ono ma delikatne powiększenie, które sprawia, że można tak idealnie doczesać i podjechać tutaj pod rzęsy i nie daje tego żadne inne lusterko, więc nawet jak zużyjecie tusz, to potem nadal jest on używany. Kto nie miał problemu z trwałością na powiekach, ten niech pierwszy rzuci kamień, słuchajcie. Ja im jestem starsza, tym mam gorzej i jest jeden produkt, który mnie zawsze ratuje, zawsze. NYX Glitter Primer. Nie patrzcie, że tutaj jest glitter w nazwie, bo on przytrzyma Wam wszystko na powiekach, niezależnie od tego, co macie. Wydobędzie kolor każdego cienia, wszystko się do niego dosłownie przyklei. To jest też super dla osób z opadającą powieką, dla osób, które się na przykład bardzo dużo pocą, a teraz mamy ciepło, więc no wiecie, jest gorzej. Glitter primer przytrzyma Wam dosłownie wszystko. Mała kropeczka, malutko tego używacie, dajecie na palce, rozprowadzacie tutaj po powiece i potem na to cienie i trzyma Wam się cały dzień. Flawless! To były moje trzy produkty. Każdy z nich jest w opisie na dole, a my wracamy do filmu. Kolory, swatche i ceny. Zacznijmy od najtańszych, czyli tych z Catrice. One kosztują 15 zł i u nas są dostępne w 4 kolorach. Mają 0,7 ml i oto widzicie wszystkie 4 kolory. Najjaśniejszy, czyli Dark Blonde. Dwójeczka, czyli Medium Brown. Trójeczka, czyli Chocolate Brown. I najciemniejszy, czwórka, Ash Brown. Nie martwcie się, że robią się takie, można powiedzieć, lekkie rozlewy na boki, tutaj na mojej dłoni, bo po prostu dłoń nie jest równomierną strukturą i też nie jest to taki sam rodzaj skóry, jaki mamy na twarzy. Nie zauważyłam przy żadnym z tych eyelinerów, z żadnym ani w żadnym kolorze, ani w żadnym modelu z nich, żeby on się na twarzy, tu gdzie faktycznie nim pracujemy, rozlewał. Więc tutaj nie martwcie się, bo niezależnie od tego, gdzie na ręku bym zrobiła ten swatch, to on by się mniej rozlał lub bardziej rozlał, także chill. NYX. NYXowe eyelinery są znacznie droższe, bo kosztują aż 52 zł. Jest dostępnych 10 kolorów, ja mam 3. Trójkę taupe, szósteczkę, czyli ash brown i ósemeczkę espresso. Wszystkie briwowe eyelinery NYXa mają 1 ml. Anastazjowe z kolei są o połowę mniejsze. Mają tylko pojemność 0,5 ml. A patrzcie, no jakby wyglądają, można powiedzieć, tak samo, nie? Więc NYX starczy Wam na 2 razy dłużej niż Anastazja. Anastazjowy eyeliner jest totalnie killerem, jeśli chodzi o cenę, bo kosztuje 145 zł. Mamy dostępnych jego 9 kolorów, a ten, który ja mam, to soft brown. Trwałość! Tak. Słuchajcie, pocierając suchym palcem o dłoń, naprawdę mocno, absolutnie nie było widać żadnej zmiany w natężeniu koloru. Używając mokrej chusteczki do demakijażu, no tu już nie było mocnych. Anastazja zmyła się pierwsza, ale lekki ślad pozostał nawet po dwukrotnym przetarciu, jeśli chodzi o NYXa i Catrice. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o taki performance na co dzień, no to te pisaki, jakikolwiek z nich, wytrzyma bez problemu Wasz pot. Może być problem, jeśli jesteście super spocone, spoceni i jeszcze się podrapiecie po brwi. Wtedy możecie ją naruszyć, zdrapać i ten rysunek nie będzie tak wyraźny, tak konkretny, ale nie widziałam też najmniejszego powodu tutaj do wstrzelania alarmu, jeśli chodzi o trwałość też na oczach i tak dalej. Bardzo dobrze się noszą, jakby nie ma z tym najmniejszego problemu. Zauważyłam, że niektóre z Catrice potrafią delikatnie odbarwić skórę dłoni, kiedy ona jest kompletnie goła, ale normalne, że swoją własną skórę na twarzy mam dużo bardziej nawilżoną, więc ona tak bardzo nie chłonie barwnika z jednej strony, a z drugiej tutaj przy oczach uważałabym, jeśli jesteście osobami, które no po pierwsze są właśnie wrażliwe, jeśli chodzi o kosmetyki, jeśli chodzi o barwniki, no bo tutaj przy oczach, przy tej delikatnej skórze, te Catrice'owe mogą Wam jakieś
bardzo subtelne przebarwienie zostawić. Ja takiego u siebie jednak nie widziałam, bo ja też nakładam na odrobinę korektora czy bazę i on tak jakby chroni mnie na tyle, że żadne przebarwienie po demakijażu olejem, a potem żelem nie zostaje u mnie. Który z tych produktów najbardziej przypomni do gustu? Każdy ma swoje plusy i minusy. Mam wszystkie trzy rodzaje i używam wszystkich trzech trochę do czego innego. Moim faworytem totalnie, jeśli chodzi o brwi, jest pisak z NYX. Przez jego maciupci pędzelek. Czemu? Bo kiedy robimy brwi, to chcemy smyrać się tylko samą końcówką. Nie kładziemy na płasko tego pędzla, tak jak przy robieniu kreski eyelinerem na oku, tylko smyramy się samą końcówką tego produktu. Czy od góry, czy na wprost, tak jak Wam wygodnie ułożyć rękę. Ja robię trochę tak, trochę srak, naprawdę. Dziwnie układam rękę, bo w niektórych miejscach różnie mi jest wygodnie po prostu. I to też jest bardzo okej. Jako eyeliner każdy z nich się sprawdza i z żadnym nie miałam najmniejszego problemu. Do robienia jakichś takich piegów czy znamion najfajniej jednak sprawdziła się Anastazja i Catrice, bo właśnie przez odwrotność tego, co ma NYX. NYXowy malutki pędzelek jest świetny, bo jest bardziej foolproof, jeśli chodzi o robienie tych kresek. Trochę większą wprawę do robienia kresek trzeba mieć z Catrice i z Anastazją, bo pędzelki są większe, więc musicie bardzo mocno uważać, żeby nie położyć tego pędzla, bo inaczej zostaną Wam po prostu grube krechy. Ale ten duży pędzelek jest ogromnym plusem w robieniu znamion i piegów, bo kiedy go przykładacie do skóry, tak na byle jak, to on fajnie Wam się różnie na tej skórze kładzie. Ten NYXowy jest mocny, przez to, że jest krótszy i mniejszy, to jest bardziej sztywny, więc nie robi takich rozlanych plam. Co nie znaczy, że się do tego nie nadaje, bo jak sobie pomyślałam tak, jakbym mogła mieć tylko jeden, że biorę jeden z nich i całej reszty nie ma, po prostu znikają. To wzięłabym NYXowy taupe, bo uważam, że po prostu wykorzystałabym go do największej liczby po prostu tych wszystkich kombinacji. Ale jakbym miała wybrać dwa, już tutaj, no, to by było super, to już mogłabym wszystko, już nie czułabym żadnych ograniczeń. Wzięłabym najjaśniejszy, czyli Dark Blonde z Catrice i Ash Brown z NYXa. Bo miałabym dwa zupełnie inne kolory, dwa zupełnie inne pędzelki i nimi po prostu zrobiłabym wszystko. Anastazję mam i chętnie używam, zwłaszcza do piegów, bo ten kolor bardzo mi leży, jeśli chodzi o moją skórę. Jest fajny, taki przyjemny, półprzezroczysty i fajnie się kładzie ten pędzelek. I używam go tylko dlatego, że go mam. Ale nie kupiłabym go powtórnie za te 145 zł. Strasznie, strasznie dużo. Jak ten film Wam pomógł, to bardzo pięknie proszę o kciuka w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Może w którymś z tych, bo to jest podobna tematyka. Może coś tam Wam przypadnie do gustu. Narka!